odpowiedzialność za Polskę. Drodzy Państwo, pragniemy bardzo gorąco podziękować wszystkim naszym ofiarodawcom. Dziękujemy za współbudowanie Radia Maryja, Telewizji Trwam, tych wszystkich dzieł, które wyrosły z Radia Maryja. Do grona przyjaciół należą m.in. składający dary serca w parafii świętego Piotra i Pawła w Grudusku. Są to następujące osoby: Michał Bożuchowski, Grażyna Chodkowska, ksiądz Tadeusz Wołowiec, ksiądz Janusz, Marianna Przybyłowska, Janina Kuskowska, Jadwiga Lisiecka, Wacława Strzelecha, Joanna Sadowska, a także Janka Szubowski, Marianna Szeluga, Irena Lewandowska, Irena Gwiazdkowska, Krystyna Krakowiak, Czesława Wolińska, Halina Kołakowska, Adela Kamińska, Stanisław Kamiński, Łucja Witosławska, Kazimierz Borowy i Jadwiga Bożuchowska. Bardzo gorąco dziękujemy wymienionym osobom, a także gorąco pozdrawiamy wszystkich naszych ofiarodawców. Dziękujemy za to wspólne współbudowanie dzieł nowej ewangelizacji. Te piosenki stare, ja nie wiem, oni rzeczywiście chcą jakby, żeby te czasy komunistyczne wróciły, bo stare piosenki, proszę Państwa, wracają stare piosenki. Po co to robić? Jakaś to wierutna głupota jest. Proszę Państwa, no nasza kamera Google jak zwykle gdzieś w oryginalne miejsce się zakręci w miejscu. No, na Lubelskiej, w tym Caritasie, tam gdzie jest mniejsza część Dworca Wschodniego. No i dzisiaj była taka Anita, jeszcze jedna gruba, strasznie obrzydliwa żebraczka. Bo te żebraczki, im więcej chcą, to mają większe jeszcze pretensje. Tu Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek naszej radiowej lektury, po nim spotkanie z muzyką mistrzów. Także proszę Państwa, troszeczkę muzyki. No i przyszła taka żebraczka z takim mężem narzeczonym czy kim, bo to nie wiadomo kto, nie wiadomo co. Zaczęła wrzeszczeć, a pijana, a pijaczka, bo to widać na twarzy, miliony zmarszczek, porane to. I to wielkie, takie jak szafa. Ja mówię, Boże, co za babsztyl. I potem jeszcze pretensje takie, usiadła na końcu, bo tam jej któryś człowiek zaczął śmierdzieć, no to wiadomo. No to, jak przyszła baba na żebry, no to powinna się zachować dyplomatycznie, żeby ona umiała się zachować dyplomatycznie, to nikt by nie powiedział, że ona jest tą żebraczką, że dali, nie dali, też dobrze. A to jej wszystko źle. I po prostu mało by tu kogo chciała nie pobić, bo jakiś facet powiedział, że napadli jakiegoś faceta, że chcieli, żeby dał pieniądze, nie chciał dać, to dostał w łeb, czy nie miał, w łeb, tak mówią, bo to wiecie Państwo, jest to system żebraków moherowych, co? I u nich to jak słowa kurwa nie ma, to jest źle, kurwa, kurwa i jeszcze wrzask. Z wrzaskiem takim, że to im się należy wszystko, bo to wiecie Państwo, nie mają co jeść, nie mają za co zjeść, nie mają gdzie zjeść. No to jak przyjdą tu, to się panoszą. I teraz jak przyjdzie jakiś biedny emeryt, biedna emerytka, no to ona nie ma polotu, bo jeszcze jej pobiją. Janek Witek właśnie kiedyś znalazł się w takiej sytuacji. Pobili go właśnie tam, i to pewnie nie raz, na tej Lubelskiej 32 u grubego Marcina. I on też nic nie da, on tylko może uciszyć, ale on czasem też się prowokuje. No, no to nie tu postawią, to nie tam, nie są tacy, jak to kiedyś u Żydów było, że niech wie lewica, co czyni prawica, tylko czasem coś, czyjeś wiadro postawi na środku, a ci tacy, którzy już nic nie mają, nawet wiadra nie mają, to się wtedy wściekają i temu komuś mogą dać potem w łeb przy wyjściu. Także to są takie straszne rzeczy, że ta baba, ta jeszcze jedna Anita, żebraczka, to chyba gorsza od diabła była. Gorsza od diabła. Ale te wszystkie proszące, te moherowe, żebrzące, proszę Państwa, to one strasznie mają wielkie pretensje. Im więcej chce, tym większe ma pretensje. To po co w ogóle przyłazić do ludzi tutaj, do tej stołówki? No,
ten Marcin jak rządzi, czy ta Iza, to prawdopodobnie tu jest całkiem, bo oni, Marcin i Iza, są tam codziennie, muszą być, codziennie. To mówią, że jest dobrze, ale ona i tę Anitę zna, ale tą taką obrzydliwą, nie tę naszą, co chodzi po tych wernisażach. Ale wiecie państwo, żeby te, które po wernisażach chodzą, czy nie, żeby były takie delikatne, niepretensjonalne, to by świadczyło to wszystko o tym, że one interesują się kulturą. Choroba. Choroba na zajoba. A tak, po prostu, ponieważ one wrzeszczą, to świadczy o tym to wszystko, że one kulturą się nie interesują, no bo one chcą coś wyrwać, coś dostać, coś mieć. I dlatego też wykłócają się. Także mało psychologii, mało mądrości, ja już mówiłam, to wszystko świadczy. Psycholożka mówi, psycholożka ocenia. No. I oczywiście i Mareczek zaczął wydzwaniać, jak tu się coś kotłowało, jak ta żebraczka wrzeszczała. Mareczek, bo Mareczek zawsze, on wydzwania wtedy, jak coś się dzieje, bo on wyczuwa takie krzyki, awantury i on też lubi wrzeszczeć, krzyczeć i tego. Ale jak ktoś mu do rozsądku przemówi głośniej, a wyraźniej, to on wtedy się wścieka. On wtedy się wścieka jako niereformowalny, aspołeczny typ, który się nigdy by do niczego nie mógł dostosować, no bo to jako Skarczewia z Pragi Południe, krzykliwej Warszawy, Mazowsza, no to głupio chytre najmądrzejsze. Głupio chytre najmądrzejsze. Także proszę państwa, oni w ten sposób ci moherowi kompinują, gdy nie ma świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy co by tu mieli głosić? Komu? Jak tu jest takie bydło, które po prostu, no jak nie ludzie, wrzeszczą, jak nie ludzie, no jak mieliby głosić świadkowie Jehowy, by mówili dzień dobry państwo, witamy, jak to nie jest już to, co było. To wszystko spada na dół, jak cały ten świat, pokazuje to internet, jak ten Titanic zanurza się w oceanie. Standardy zanikły, kultury nie ma, dlatego mówimy, że kultura wyprowadziła się do... No, Wrocławia mówią, że Wrocław europejską stolicą kultury, Warszawa spadła na psy. No, Warszawa to nie Anglo-Ameryka, Białystok, no to więc, skoro mówię, że do Anglo-Ameryki, Białystok wyprowadzili się wszyscy święci, czy prawosławni, czy świadkowie Jehowy, czy mormoni, czy jacyś by to nie byli inni, no a tutaj nie ma, no to znaczy, że tutaj gruboskórni są ci tylko. No i teraz, proszę państwa, gdy dziad mówi do dziada, gad mówi do gada, żebrak do żebraka, to im wszystkim jest nędza. Jeszcze, kiedy czas przyjdzie na księdza, to u Janka 2 lata temu był ksiądz w białej tuniczce, to chciał od razu w kopercie pieniądze. Przepraszam bardzo, dlaczego? No. Także proszę być z nami, gdy nadaje. Nasze radio, to KFM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra.